Po wielu miesiącach czekania, po paru seriach bety, po pierdyliardach zapowiedzi i pompowania balonika z napisem HYPE przez światowych streamerów, premiera chyba najbardziej oczekiwanej gierki piracko-kooperacyjnej właśnie nastała. Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami wrażenie, recenzja Sea of Thieves. Dlaczego tak szybko, praktycznie w dniu premiery, ewentualnie jeden dzień po, miałem możliwość gry w pełną wersję dzień przed premierą, jako powiedzmy ktoś z prasy. Odpaliłem gierkę o 12, 19 marca, kiedy gra miała swoją premierę o północy 20. Przenolajwiłem do 3 nad ranem, czyli ponad 15 godzin. W tym czasie porobiliśmy Krakena, tak zwaną wielką czachę na wyspie, nabiliśmy chyba 15 poziom na każdej frakcji i rozwaliliśmy 15 wrogich okrętów samemu, tracąc swój tylko dwa razy. Materiał w tle jest dość mocno przyciszony ze muzyczką z gry, ze względu na to, że grałem praktycznie non-topper w czteroosobowej ekipie i byłby straszny przegłos pomiędzy rozmowami z innymi kamratami i moim komentarzem. Plan też był taki, by użyć tutaj autodaka, kiedy koledzy nie mówią, żeby gra, kiedy oni nie mówią, się zgłośniła i trochę ten efekt niestety mi nie wypalił. Tutaj pozdrawiam jednak paru gości z Discorda, z którymi grałem: Łosia, Kyca, Nitka i Zdina z Jaroka i jeszcze jakiegoś tajemniczego Yoshiego. To była nasza recenzencka drużyna w pierdolu, mając na koncie 15 zwycięstw i jedną porażkę na PvP. Pewnie jeszcze przyjdzie stanąć tutaj pod piracką banderą, może z Bonkolem, może z Soshibo, albo też z innymi. I przed wami moja wrażeniorecka. Tradycyjnie opisane będą tutaj pozytywne strony gry, negatywne, różnice w stosunku do bety, jaką każdy mógł sobie przetestować przed premierą, oraz to, co mi zabrakło w Sea of Thieves. Na temat tej gierki nie jest to ostatni materiał w najbliższym czasie, będzie tego na kanale więcej. Dla osób szukających kogoś do zagrania lub miejsca do gadania, zrobiłem całą kategorię i grupę Sea of Thieves na brodatym Discordzie. Scenka wyjaśnia, jak się do niej dodać, odpowiedni czat, szukam do gry, odpowiednia komenda Sea of Thieves i pyk, pojawiają się kanały głosowe. Słów kilka, powiedzmy, wydawniczych. Sea of Thieves pojawił się 20 marca 2018 roku, jak mówiłem, na platformie Xbox oraz na PC-cie w funkcji tak zwanego Xbox Play Anywhere. Kupujemy raz grę i mamy ją na dwóch platformach, na jednym koncie. Zaś posiadacze konsol podobno mogą spotkać się tutaj z graczami pecetowymi, czyli powiedzmy jest to taki, jak to się mówi, cross pomiędzy platformami. I to w sumie już druga gra w krótkim czasie wspierająca taki patent. Niedawno był pokazywany na kanale Deep Rock Galactic, też to niby ma możliwość grania z konsolowcami z Xboxa. Sea of Thieves dostaniemy w dniu premiery wyłącznie na platformie Microsoftu oraz wyłącznie na systemy Windows 10. Tutaj pewnie obudzą się fanatycy, no nie wiem, może jeszcze Windows XP i możemy debatować, czy to zabieg czysto marketingowy, czy chodzi faktycznie o jakąś infrastrukturę systemu, który specjalnie zrobiony jest pod połączenie z X-klockiem. Scenka cenowa dla Sea of Thieves. Oficjalnie na stronie Microsoftu znajdziemy po aż 250 zł. No nie mało, ale jak mówiłem, mamy to na X-klocku i na PC-cie jednocześnie. Na G2 oferty tańsze zawsze można szukać, w dniu premiery raczej jeszcze ich nie ma, jednak możemy na G2 szukać cen pudełkowych za jakiś czas. Tutaj mała uwaga. Istnieje coś takiego jak Xbox Game Pass. Jakaś forma abonamentu na X-klocku, która daje nam opcję testowania gier w formie próbnej za dużo, dużo mniejszą cenę niż finalna, pełna wersja. Jeżeli Sea of Thieves was jara jako gra, sprawdzić warto sobie tę opcję, może można tam zapłacić, nie wiem, 30-50 zł za przetestowanie gry, a nie 250. Na początku naszej przygody tworzymy swojego pirata, wybierając spośród losowania wyglądów. Możemy oznaczyć, który ma być naszym faworytem, albo nawet dwóch możemy oznaczyć, a resztę po prostu dalej losujemy do uzyskania odpowiedniego nam wyglądu. I troszeczkę trzeba przyznać, że te wyglądy piratów są bardzo bekowe i w sumie sama gra też jest bardzo, bardzo, bardzo bekowa. Następnie wybieramy opcję gry na dużym okręcie albo na małym, solo albo z randomami do party. Oczywiście możemy sobie tutaj zaprosić znajomych i tutaj musimy pamiętać, że friend listę mamy w systemie apki Xboxa, tak, poprzez po prostu aplikację. Respawn to od razu rzut w tej grze na głęboką wodę. Zero samouczka, zero tutoriala, zero jakiegoś wstępniaka. Akurat w tej grze to jest całkiem spoko wyjście, że musimy wszystko poznać samemu. Odradzamy się na jednej z kilkunastu lub nawet
chyba więcej wysp tego świata. Powiedzmy sobie wprost, Sea of Thieves nie ma sensu solo. Kompletnie, ale nabiera grubego sensu, kiedy mamy przynajmniej jedną osobę, z którą można zagrać. Ogarnianie nawet małej formy łajby, tego małego stateczku, niestety w premierowej wersji gry mamy no tylko dwa rodzaje okrętów, tak? Mamy ten duży i ten mały. Nawet tę dwuosobową malutką łajbę solo sterować jest bardzo ciężko. Mamy knagi, czy jak to się tam nazywa, do zwijania żagli, do ich obracania, wciągarkę, kotwicy, armaty. Pod pokładem znajdziemy beczki z deskami, z bananami oraz z kulami. Musimy pamiętać, że możemy przedmioty nosić w rękach oraz odkładać z rąk do tych właśnie beczkowych magazynów, więc ogarnianie tego wszystkiego, deskowanie na przykład podziurawianego statku, wyrzucanie wody wiadrami, celowanie do przeciwnika, zwijanie żagli, rozwijanie, obracanie, kierowanie z okrętem na solo jest bardzo trudne. Dobrym krokiem jest ogranie sobie tutaj wyspy, na której się zrespawnowaliśmy, przy jakiej się odradzamy, właśnie z tych cennych rzeczy. Z kul armatnich, z desek, z bananów. Tak, banany są tutaj cenne, a no banan służy tutaj do jedzenia, do odnawiania zdrowia oraz do oswajania świnek. Tak, mapa jest, jeżeli o to chodzi, całkiem spora, jest naprawdę dość duża, tylko niestety w cholerę pusta, boleśnie pusta, tak dogłębnie do growej duszy pusta. Ten świat, jaki dostaliśmy na premierę Sea of Thieves, to kilkanaście, może blisko 25 wysepek, mniejszych i większych, i podobno na jednym szardzie, a na jednym serwerze może być naraz 16 graczy, czyli maksymalnie 4 galeony po 4 graczy. Tutaj party jest maksymalnie do 4 osób. W ciągu mojej przygody, około 20 paru godzin przed materiałem, najczęściej były to 2-3 galeony na mapę i 2-3 te mniejsze statki. Niektórzy grali na nich solo, czasami można było spotkać jakąś dwójkę. Niby mało, prawda? Ale z drugiej strony przez większość części gry, kiedy graliśmy przez te 20 godzin, widzieliśmy przynajmniej jeden mniejszy okręt na horyzoncie. Praktycznie cały czas gdzieś w tle było widać przynajmniej jednego gracza, a zatopienie galeonu innych graczy 4 powodowało najczęściej chęć zemsty i pościgi. Kiedy my na przykład robiliśmy lokacje z taką wielką czachą widoczną prawie z całego świata, zawsze po zatopieniu jakiegoś galeonu przeciwnika, po kilkunastu minutach oni wracali się zemścić, więc jednak jest tutaj ten element, powiedzmy, spotykania innych graczy dość okej. Ilość graczy na mapę w mojej ocenie jest dość okej, ale jednak ilość okrętów to smuteczek. No premierowa wersja to, jak mówiłem, dwa okręty, dwa rodzaje, mały i duży. Co robimy w Sea of Thieves? Otrzymaliśmy trzy frakcje w premierze, gdzie każda z nich ma delikatnie inne misje. Najpierw musimy zabrać z miasta, czy powiedzmy z outpostu, z takiej bazy, z portu, kartę zadania. Potem przybić ją na stole, na okręcie. Inni gracze mogą na nią głosować, albo mogą głosować na inne misje. Następnie otrzymamy mapy. Frakcja poszukiwaczy da nam wyspy, które musimy rozpoznać na mapie świata. One nie zawsze są obrócone w tej samej formie na kartce i na mapie świata. Udać się tam i rozwiązać zagadki na samym końcu, wykopując skarb. Oczywiście te zagadki są coraz trudniejsze w zależności od poziomu danej frakcji. Te skrzynie bywają dość ciekawe, jak na przykład skrzynia płacząca, która zalewa nam okręt, oraz ponoć jest też skrzynia gryząca, która nas kąsa, jak ją niesiemy, ponoć, bo ja jej akurat nie spotkałem jeszcze do robienia materiału. Frakcja duchowych dziwaków każe nam upolować ożywionego bossa potworów i zabrać jego czaszkę. Zaś frakcja handlarzy najczęściej da nam skrzynki na zwierzaki i każe dostarczyć złowione świnki albo kurczaki do jakiegoś portu. Poza tym mamy opcjonalne PvP. Nie ma na razie okrętów NPC, co najwyżej są forty obsadzone przez potwory i szkielety, które mogą nas ostrzeliwać z działu i są dość celne. Czemu jest to opcjonalne PvP? Bo możemy spotkać się z innymi kamratami z innych okrętów, na przykład w outpoście, w porcie, i napierdzielić się rumem w tawernie. Tak, można chlać aż do pożygu. Dosłownie! Możemy zwymiotować na kogoś i go po prostu obrzygać tak, żeby miał zielony ekran. Moi drodzy, żeby było bardziej popierdzielenie w tej grze, możemy się spasztecić do cudzego kufla. I tutaj z kycem, łosiem i nitkiem wpadliśmy na pomysł Sea of Thievesowych
flashbangów. Robimy abordaż z przygotowanymi kuflami, wymiocień, każdemu zżygał do kufla, oblewamy wrogą załogę i robimy ich za pomocą strzelb. Jeżeli padniemy, zginiemy, to odradzamy się na latającym Holendrze, statku duchów i czekamy sobie parę tam naście sekund na respawn. Szkoda, że ten system tego latającego Holendra, tego podświata, nie został tutaj bardziej rozbudowany, jak to mówiłem w becie. No niestety dalej jest to tylko po prostu poczekalnia przed respawnem, może się to kiedyś zmieni. Kiedy to minie, a nasz statek jeszcze jest na powierzchni, respawnujemy się na nim, dlatego tak bardzo istotne w Sea of Thieves jest to, żeby zatopić okręt wroga i nie dopuścić do respawnu graczy cały czas na nim. Jeżeli okręt idzie na dno, to pojawia się taka mała duchowa syrenka gdzieś niedaleko, odradzająca nas na odbudowanym okręcie gdzieś w innej części świata. Słów kilka o tym, w sumie, po co gramy w Sea of Thieves? By móc zarobić hajsiwo, naszym zadaniem jest dostarczyć skrzynie, loot, cenne itemy, czaszki właśnie po bossach lub zwierzaki do NPC odpowiedniej frakcji w portach, więc musimy na przykład znaleźć skrzynię ze skarbem na wyspie albo pokonać bossów, zabrać ich czaszki na pokład i z tymi czaszkami, z tymi skrzynkami, z tymi skarbami, jakie po drodze znajdziemy, musimy jeszcze wrócić. Tutaj rodzi się ten lekki element PvP, ucieczek przed zbyt mocno zaciekawionymi innymi graczami, kiedy na pokładzie nie mamy na przykład czym się bronić, czym deskować okrętu w razie zniszczeń. I w sumie tyle. Przykro, ale rozwoju postaci nie ma, skilli nie ma, kupowania lepszego ekwipunku nie ma. Wszystko rozbija się o marne skiny. Z lewej strony mamy bardzo przyjemną rozgrywkę kooperacyjną, genialne PvP, akcję i dynamikę w walce z Krakenem albo w lokacji oznaczonej wielką czachą na niebie. Z naszą ekipą w pierdolu walczyliśmy nawet raz 30 minut. Z drugą ekipą na dystansie ledwie 200 metrów, cały czas plankując swój okręt, wylewając wodę, naprawiając, walcząc, abordażując przez 30 minut. Z drugiej strony, po prawej, mamy tak spierdzielony system rozwoju naszej postaci, celu gry, sensu i ulepszeń, że pupa boli. Nawet nie boli. Piecze wręcz jak po ostrym kepsie. To pyszne mięsko i sałatki, dodatki, grillowane warzywka z ostrym sosem, ale potem jednak ten ostry sos na świątyni Dumania, no w niemiłych okolicznościach nam wychodzi z powrotem. Sea of Thieves jest ciekawy. Jako gierka streamerska, by pooglądać sobie z niej jakieś akcje, streamy, materiały, shoty, wycinki, by ludzie potrafiący zbudować klimat zrobili nam po prostu dobrą zabawę w formie filmu. Ale gorzej z tym, by wysupłać 250 zł w dniu premiery samemu na ten tytuł, który w sumie nie ma kompletnie żadnego sensu. Na tej produkcji brakuje też jasnego, mocnego, pewnego roadmapa, czyli mapy drogowej, tego co na 100% będzie powoli dodawane do gry, żebyśmy wiedzieli, co będzie w przyszłości. Na razie wiadomo nieco o wyspie, która będzie swego rodzaju housingiem gracza, miejscem, które będzie sam sobie rozwijać i niby rozbudowywać. Jak zobaczymy, content w stosunku do bety przed premierą nie jest specjalnie większy. Jedna więcej frakcja niż była w becie, czyli w sumie trzy, trochę więcej znajdziek i rodzajów misji, bossowie, kraken, dużo więcej rodzajów skarbów i skrzynek. No i przede wszystkim troszeczkę bardziej podrasowany system pogodowy. Tutaj burza jest faktycznie burzą, ster trzeba trzymać w burzy cały czas, bo inaczej się telepie we wszystkie strony, a statek robi bączka. Dodatkowo kompas, który mamy przymontowany do statku, też lata we wszystkie strony, ale co ciekawe, chyba w ramach buga, błędu, nasz kompas w ręce działa normalnie, ale to może zostanie poprawione, załatane. Fale, te wszystkie systemy związane z tym, jak działa burza na nasz okręt, czy powoli nam tam zalewa pod pokładem, jest bardzo fajny. No ale smuteczek jednak jest, bo content jest niewiele większy od bety, dlatego finalnie powiem tak, jeżeli wiecie, że paru waszych kumpli ma już ten tytuł, albo planuje zakup tego pakietu testowego Xbox coś tam na Microsoft Store, jak mówiłem na początku, można przemyśleć zakup również tego pakietu, jeżeli macie możliwość wydania takich pieniędzy bez bólu pupki, bo wydaje mi się, że dla formy kooperacyjnej tej gry i naprawdę niesamowitego fanu zabawy z tego tytułu, warto przemyśleć ten zakup tego pakietu jakiegoś tam testowego. Dawno nie bawiłem się po prostu kooperacyjnie w innej grze tak dobrze jak w Sea of Thieves. Ktoś steruje okrętem, ktoś inny obsługuje działa, ktoś inny plankuje pod pokładem, by nie zalało, ktoś kolejny wylewa wodę, abordaże, taranowania, dynamiczne walki z potworami, szkieletami, o to, żeby przeżyć na tej wyspie i przy okazji jeszcze bronić swojego okrętu, żeby nikt nam nie zabrał skarbów. Grafika, oprawa, klimat, system wody jest mega.
Tylko kurde, bez ekipy oraz po tygodniu grania sądzę, że zacznie wiać już nudą z ciągłego zbierania marnego golda na durne skiny. Wszystko zależy od tego, jak popularność Sea of Thieves utrzyma się w ciągu miesiąca, dwóch, trzech po premierze. Sporo zależy właśnie od tych delikatnych potyczek nieoczywistych PvP, tego nagłego okręt wroga na wschodzie, tak? Wszyscy wracają na statek, przygotowują działa do obrony i tak dalej. Jeżeli nie będzie graczy, takich sytuacji może być mało, ale Microsoft dobrze to rozwiązał. Zawsze trafiamy na shard serwera, gdzie ktoś jest na mapie. Kilku, może nawet więcej graczy, więc gra może być grywalna nawet przy spadającej ilości osób online. Na koniec mogę powiedzieć, że po byciu kapitanem a kasternikiem przez blisko 20 godzin przed nagraniem tego materiału, po wstaniu rano, następnego dnia, naprawdę, wzrok mi się bujał. Poważnie mówię, jakbyście spędzili cały dzień na jakiejś żaglówce, na jachcie, wiecie, tak się troszeczkę buja. Może to urok tego, że cały czas musiałem utrzymywać wzrok na kolebiącym się, właśnie bujającym obiekcie na ekranie. I może ma to taki sam wpływ jak w rzeczywistości, no poważnie mówię, świat mi się lekko bujał. Scenka końcowa. Niestety nie pokażę wam mojej oceny gry na Steamie, bo tej produkcji tam nie ma w dniu premiery, ale tradycyjnie mogę was zaprosić na system Steamowego kuratora. Wtedy moje oceny będą pokazywać się wam w sklepie Steama. I cóż, kończąc ten materiał, po prawej stronie znajdziecie poprzednią gierkę na kanale albo najnowszy materiał, jeżeli ten jest już dość stary. Po lewej stronie macie opcję pozostawienia subskrypcji tego niezależnego kanału, gdzie poza indykami też pojawiają się produkcje z górnej półki. Tyle.